Państwa w programie Tło Wydarzeń. Dzisiaj porozmawiamy o imprezie tanecznej, która nazywa się Koszalińskie Yo i już niedługo odbędzie się w naszym mieście. O przygotowaniach do tej imprezy i o tym, co dokładnie będzie się działo, porozmawiamy z organizatorką Kingą Olchowik z jednego ze studiów tanecznych w Koszalinie. Pani Kingo, Koszalińskie Yo, co to będzie dokładnie, co się za tym kryje? Rozumiem po nazwie, że to coś związanego na pewno z hip-hopem. Tak, zgadza się. Jest to nowa impreza w Koszalinie. Dawno takiej imprezy, przynajmniej ja nie pamiętam, nie było. W związku z tym, że jest teraz moda na hip-hop, na muzykę hip-hopową, na graffiti, na dyskorolkę, to jest to taki styl, który teraz jest bardzo chętnie tańczony przez dzieciaki i młodzież i dorosłych. I postanowiliśmy w Koszalinie zorganizować po prostu taką imprezę hip-hopową, street dance'ową. Z zapowiedzi wynika, że ta impreza ma być bardzo duża. Ma być tutaj wiele osób z całej Polski. Zatem czy dla Was to nie przerośnie Was? Czy nie macie takich obaw, że to jest za bardzo duże takie przedsięwzięcie? Czy podołacie? Nie mamy. Może dlatego, że mamy doświadczenie w dużych przedsięwzięciach tanecznych w Koszalinie. Jakby zagłębiliśmy się w temacie hip-hopu. Nasze dzieci tańczą hip-hop. Jeżdżą tak naprawdę co drugi, trzeci weekend na turnieje i wiemy, jak to wszystko wygląda. I po prostu zasięgnęliśmy wiedzy z tego środowiska, jak to zrobić dobrze. Zadbaliśmy o to, żeby na imprezie byli jak najlepsi sędziowie. Są to topowi tancerze, którzy też ściągają uczestników. Myślę, że obecność DJ-ki Bizzy też ściągnie tancerzy. Mamy już bardzo dużo zapytań, jest bardzo głośno, tak jak mówisz, więc liczymy na bardzo dużą frekwencję. Spodziewacie się bardzo wielu osób. To będą grupy dziecięce, czy młodzieżowe, czy dorosłe? Jak to wygląda? W turnieju udział wezmą tancerze w różnym wieku, od 9 lat do dorosłości. Nie mamy takiej kategorii jeszcze old school, ale może w przyszłości. I to będą formacje, tak, czyli grupy taneczne do 24 osób oraz soliści. Chcemy też poszerzyć turniej o breakdance, ponieważ są szkoły tańca w Koszalinie, które też się zainteresowały eventem i liczymy jakby też na integrację środowiska tanecznego w naszym mieście, więc jesteśmy otwarci i mam nadzieję, że uda nam się gdzieś zmieścić w ramach czasowych ten breakdance. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o mapę Koszalina, bo to chyba będzie kilka miejsc zaangażowanych, jeżeli chodzi o kluby, o miejsca. Liczymy, gdzie będą... że będzie ich kilka. Bo to będzie sala przy ulicy Strażackiej, tam przy Gnieźnieńskiej, G38, tak, a także G38 spoko miejsce. Tam będzie, to znaczy impreza się odbywa w G38, a jakby po imprezie, bo kultura hip-hopowa ma to do siebie, że bardzo lubi się integrować. Czyli nieważne z jakiej jesteś szkoły tańca, tylko lubisz hip-hop, więc się dogadujemy. Dlatego też po takich eventach są robione afterparty. No i postanowiliśmy wykorzystać to, że jest też takie miejsce spoko miejsce w Koszalinie i dogadać się i zrobić właśnie tam afterparty z naszą DJ-ką Bizzy i liczymy też na wysoką frekwencję tancerzy. Już można się zapisywać, już te zgłoszenia do Was napływają. Tak, na after oczywiście można po prostu przyjść, bo to jest impreza dla każdego. Ogólnie jeszcze dodam, że to jest impreza dla każdego, czyli nieważne, czy tańczysz w domu, czy tańczysz w szkole tańca, z jakiego miasta jesteś, po prostu trzeba lubić hip-hop i można wziąć udział w tym wydarzeniu. Również zachęcam ludzi do obserwowania, tak, żeby po prostu zajść w ten dzień, zobaczyć jak to wygląda, bo jest naprawdę bardzo fajny klimat takich eventów. Jeśli chodzi o zgłoszenia, one ruszyły. Drogą mailową można się zgłaszać, informacje są na Facebooku, na stronie internetowej szkoły, w wydarzeniu Koszalińskiej Yo, więc zachęcamy do zapoznania się z tym wszystkim, co tam się będzie działo. A sama impreza w marcu? Tak, 14 marca. 14 marca. Proszę sobie zapisać w kalendarzach. Hip-hop, taniec hip-hopowy. Tutaj wspomniałaś na początku, że to jest bardzo popularne wśród szczególnie młodych osób, że się zapisują na to. Z czego to wynika, że akurat ten hip-hop jest tak popularny? Myślę, że wynika to z ogólnej mody.
Na pewno w dużej mierze chodzi o muzykę, muzykę hip-hopową. Każdy z nas, większość z nas lubi hip-hop, czy polski, czy zagraniczny. Taniec idzie jakby za tym dalej. Chcemy też, żeby to było właśnie takie wydarzenie też dla osób, które po prostu malują. Udało nam się dogadać z Sukinem. Przygotuje dla nas graffiti na konsoletę Bizi Koszańskiej. Więc jakby jesteśmy otwarci na różne propozycje. Liczymy też na deskorolkarzy, że po prostu można przyjechać na deskorolce, wejść z tą deskorolką, zobaczyć, pogibać się, że tak powiem, z tymi tancerzami, czyli żeby po prostu się zintegrować. W twojej szkole jest kilka tych grup tanecznych, hip-hopowych, tańczą te swoje układy. Czy już mają na koncie różnego rodzaju sukcesy, czy gdzieś jeżdżą, czy także na innych się turniejach poza Koszalinem prezentują? Oczywiście, że tak. Bardzo nam się ten sektor hip-hopu rozwinął. Mamy cudowne dzieciaki, mamy fajnych instruktorów. Dzieciaki naprawdę zdobywają bardzo wysokie miejsca, trzecie, drugie medalowe na bardzo prestiżowych zawodach w całej Polsce. Mamy solistki, które na przykład na takich ważnych zawodach w Pile są na 7., 6. miejscu na 150 tancerzy, więc myślę, że już jesteśmy zauważalni też w tym stylu tanecznym. A czy to nie jest też trochę tak, że ten hip-hop, że wszyscy się chcą zapisywać na te nowoczesne tańce i trochę przykrywają te takie, które znane są od wielu, wielu lat, jak inne style po prostu towarzyskie na przykład? Myślę, że nie każdy może tańczyć hip-hop i nie każdy może tańczyć taniec towarzyski. Więc jakby no, chcemy, żeby zajęcia też w naszej szkole były różnorodne, bo wiadomo, każdy z nas jest inny. Mnie w hip-hopie, w tych zawodach, jak jeżdżę, nie na każde zawody z grupami tanecznymi, ale staram się być razem z nimi, więc mnie urzekło to, że tam jakby tańczysz na spontanie, czyli leci muzyka na żywo. Tak? Czyli u nas będzie DJ-ka i po prostu musisz wyczuć rytm i go zinterpretować swoim ciałem. Więc gdzieś tam myślę, że ludzie wybierają hip-hop, bo daje to możliwość właśnie takiej spontaniczności, indywidualności, czyli możesz wystukać rytm ręką, nogą, ciałem, jak sobie życzysz. Nie ma jakby określonej techniki tego stylu. Większa spontaniczność jest. Tak. Na pewno. A jeszcze wracając do organizacji tej imprezy, no mówiliśmy już o tym, że to jest duże przedsięwzięcie, że przyjadą tutaj osoby z całej Polski, tancerze, prawdopodobnie tak się stanie. W związku z tym też liczycie na partnerów, więc tutaj macie też mały apel do wszystkich. Tak, mamy apel do firm z Koszalina, mamy apetyt na organizację dużych eventów w Koszalinie. Niech się w tym mieście dzieje, żeby po prostu były takie eventy, na które można chodzić, a nie wyjeżdżać do innych miast. Więc my mamy jakby na to dużo energii i zrobimy dużo, ale potrzebujemy też pomocy, więc tutaj się zwracam do lokalnych firm, że jeżeli mają Państwo jakiś pomysł, to zapraszamy do kontaktu. Zapraszamy, a w przyszłości na pewno wiele innych imprez jako studio tańca macie w planach. Tak, i to w niedalekiej przyszłości, bo w tym roku dostaliśmy prawo do organizacji Mistrzostw Polski. Pierwszy w Koszalinie, nie było nigdy Mistrzostw Polski w tańcu w Koszalinie. Ja zawsze marzyłam o tym, żeby były one w Koszalinie i będą. Więc w dniach 9-10 maja hala widowiskowo-sportowa, impreza dwudniowa, wielki festiwal taneczny, święto tańca. Więc będzie się działo. Będzie się działo na pewno, będzie się działo w marcu, kiedy to odbędzie się impreza Koszalińskie Yo, impreza taneczna, hip-hopowa. Zapraszamy wszystkich, można już się zgłaszać, nie trzeba być zrzeszonym w klubie, można być po prostu indywidualnym tancerzem, więc warto śledzić, bo rzeczywiście ta scena taneczna, w ogóle grupy taneczne w Koszalinie są bardzo prężne, działają znakomicie. Dzisiaj moim i Państwa gościem była jedna ze współorganizatorek imprezy Koszalińskie Yo, Kinga Olchowik. Dziękuję bardzo. Dziękuję.